Y a jestem Olga z Playera, to jest kolejny odcinek na moim kanale. Oczywiście FIFA 22 Ultimate Team. Mamy karty Road to the Final. Future Stars już były. Jest jakiś Top Beans i drużyna tygodnia 22. Raheem Sterling. Bardzo ciekawa karta. Fekir. No, nie jest najgorzej. Jest także Trippier z Newcastle United. Kto wie, ten wie. Ndombele 86. Już przeszedł. Ej, ciekawe, czy jego karta mi się zmieni na Olympic Lions. Bardzo możliwe. No, te karty najbardziej mnie interesują. Muszę coś dobić. Ogólnie, nie wiem, grałem te kwalifikacje. Co tu się stało? Aha. Okej. Dobra, sprzedam go na szybko. Bo chcę, żeby on się sprzedał. Dobra, tego usuwam i git. No budżetu nie mam, no. Nie będziemy się oszukiwać. Nagrody tygodniowe, ranga szósta, no. Co my tutaj możemy odebrać? Zobaczmy. Złoty wspomagacz. 6000 monet, okej. Zobaczmy tu. Nie, to zdecydowanie nie. No wszystko niewymienne. Tu niewymienne, a tu... Nie, to raczej to mi się najbardziej wypłaca i tak dostanę kasę. No to wybierzmy. Wybierzmy. Może jakoś odda. Ale w sumie za siódmą były lepsze. Odrobinę moim zdaniem. Mamy 15 tysięcy. I wejdźmy do sklepu i zacznijmy odbierać. Złoty wspomagać. Co to jest w ogóle? Chcę to otworzyć jako pierwsze, bo jestem ciekaw. Uwaga. No, środkowy pomocnik z Niemiec. Andrich. No ani to Foder nie jest, ani nic. Kontrakty piłkarzy, zmiana pozycji. No, nie. Złota paczka ekonomiczna. Złota paczka zawodników. Premium, ogólnie nagrody nie są wybitne. Zobaczmy. Mukiele. No dobrze, no dobrze. Mamy Mukiele. Są tam jeszcze jakieś karty. Duplikat Disasi. Nie. Dobra, no to szybka sprzedaż i tyle. I co? Mam jeszcze chyba jedną. Złota paczka zawodników premium. No, mamy jakieś fodery. Mamy jakieś fodery. O, jest! Włochy, środkowy obrońca. Bonucci 85. Niezły foder. Niezły foder. Alex Telles wrócił do nas. Nuno Mendes. Mati Cash. Super, Polska. Dobra, zobaczcie tego Webstera. Zamień. Oczywiście, że nie. Dobra, tu mamy fodera jednego. Nawet dwa, Alex Telles też jest dosyć fajnym foderem. Nie wiem, czy dzisiaj mi się uda dograć te mistrzostwa. Ogólnie, no to zostało mi 5 meczy, 5 przegrałem. Tak, żadnego nie wygrałem. No zobaczymy, jak to się potoczy. Gram dalej tym składem, który jest.
Jakoś muszę sobie przyrobić monety, kupić jakieś fajne, fajniejsze kartki. No, widać, że lubi SBC. Dobry skład. Lepszy od mojego. No to zaczynamy. Mur. Mur jest wolny. Ja mam inakiego Williamsa, on ma 94 tempo, tak. To jest dosyć... Zobaczymy, jak się będzie grać z tą formacją. Przeszedł Sancho. Zagrał. I... Kimpembe? To... Jak to tak przeleciało? I Sancho, dobrze, maestro. Rozegrajmy, już mam plan, jak to rozegrać. Okej, wszystko się udało. I Inaki Williams i Bobby Moore. Bobby Moore wygrał fizycznością. Na chwilę zastępuję. Ach, Kunde. Inaki. Znowu ten Moore. Się rozegrajmy, William. Chouameni. Zagraj. Fekir. Ach. Jeszcze spalony. Czekajcie chwilę, widzowie. Okej, okay. Jest okej. Okay. To sobie poprawiłem. Polecimy. William Stuski podbiegnie. No spokojnie, William. Gra do Van Dijk'a na krótko. Może to będzie pierwszy wygrany mecz, ale wątpię. Z takim rywalem. Kimpembe! Dobrze, Kimpembe. Jezu, jaki to jest kozak. No, ja nie rozumiem tego Kimpembe. Dlaczego karta oceniona na 83 ma takie staty? Fekir będzie szybszy od Pogby i uderzy, ach no. Ale dobrze, jak tam wyszedł Klaus Chouameni już, awar. Uderzenie za pola karnego, a będzie tylko rzut rożny. Odchodzi Nabil Fekir. Zejdźmy. Martins, uderzenie! Ach. Pomysł, ale czy to się uda, podbiegnij. Niestety. Może być problem. Skoś. Czy to będzie żółta? Czerwona kartka! Dobra. No teraz no, na własne życzenie. I jeszcze będzie gol. Kimpembe. Dobra. Co ja zrobiłem? Dobra, mam pomysł. Tego Fekira tu nie będzie, dobra. No. Tego Fekira tu ewentualnie nie będzie. No to gramy, no. Wynik jest 0-0. Oczuć, że nie ma tu z kim rozegrać, no to... Będziemy rozgrywać między Awarem a Chouameni, no. Bezproblemowo. Inaki. Ktoś tu się postawi, dobrze, jest Awar. Awar. No i tu powinna być kartka dla przeciwnika. To prawda żółta, ale... Ale jest. Ja zagrajmy tu. No nie, ja nie wiem, jak ustawiać te wolne, ale one są beznadziejne. Dobrze, Chouameni. No, Bobby Moore. Jeszcze był spalony. Dobrze, William. William. William uderzy. Ach, ależ ja tu teraz zepsułem, no. Sytuacja była dobra, ale... To teraz... Ja zepsułem. Mogłem od razu uderzać Willi. Nagrajmy. Vini jest szybki. Powinien wyprzedzić Van Dijk'a. Zagraj. I na kim William. Okej, okay, jest jeszcze. Teraz. Rzutka. Vini Junior.
Kane czy Rusilon? Zagrał Kane. Sancho. Kimpembe. Dobrze. Nie ma rzutu różnego. Piłka jest moja. Idę. Aouar czy Tchouaméni? Inaki. Wypuść. Leć. Nie wiem, kim on się tam wrócił. Chyba tym Sanchezem, ale niż wypuło dobrze Klaus. I od razu Tchouaméni. Tchouaméni, no nie żartuj. I brawo Lachon, piękna interwencja. Och, wyprzedził. Może być niebezpiecznie. To jest dogranie, Kane. Ja nie mogę, jak ja nienawidzę tracić takich bramek. No, to jest po prostu... Naki? Nie, nie mogę. Jak można to stracić? Dobra, Kimpembe, wycofaj. Kimpembe rozgrywa tam bardziej w środku pola Vini. Vini! Leć! Leć, Vini! Dośrodkuj! Bobby Moore! Bobby Moore jest tak szybki, że Kimpembe traci piłę, Ronaldo biegnie i strzela i taki bramkarza. Nie! Dobrze, wyprzedził Mura. Tu, Aouar. Że Aouar, Vini. Wygrajmy. Vini. Vinicius Junior! Ach, prawie. Dobrze, zagrał Sterlinga. Puszcza Sancheza. Sanchez pokiwał Kimpembe. Okej, brawo. Okej, spokój zachowajmy, Tchouaméni. Ach, ładnie to przeszło. Inaki. Ależ by tam... Czemu on poleciał nagle do tyłu? Dobrze. Kunde. Tak się to robi. Kurde. Tchouaméni bez problemu. Wypuść go od razu. I Gelson Martins. Masz tempo. Pokaż je. Poudawaj. Rzuć, traf! Oj widzowie, co tu się dzieje? Vini Junior. Vini wchodzi. Gelson. Kimpembe. No, pierwsza połowa bardzo niefajnie, no bardzo. Zwaliłem trochę. Trochę gra mi nie dała. Zobaczymy, jak to będzie. Okej, Inaki. Wyprzedzisz pola. Dobrze, Inaki. Przerzuć. Inaki Williams, ty draniu, no. Ja nie wiem, co się stało, że on nie trafił w bramkę. No kurde. Przecież to było takie proste do przerzucenia i Kimpembe i jeszcze Tchouaméni i Aouar i lecimy. Vini, Aouar, Vini, Tchouaméni, Gelson Martins. Vini, to miało być normalne zagranie. Czemu ty mu dajesz prostopadło? I Lachon. Klaus. Zraz. Aouar. Tchouaméni. William. Kiwaj tego pola Pogbę. Poleć. Aha! Jeszcze tu było 300 Koundé. Ale świetnie wyszedł. Zagrał.
tempo. Awar. Husam Awar. Gol. 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 Takie gole. Takie gole się traci w Champions. To jest zwyczajność. To jest zwyczajność, że tego się trzeba przyzwyczaić. O kurde. Dobrze, Tchouaméni pierwsze to blokowanie. Paul Pogba. Uderza. Kimpembe zablokował jeszcze w ustawie. Sterlingiem piłkę w boisku. Gelson Martin. Przeklał. Zagrajmy do środka. Od razu. Brawo, Kunde. Okej, lecimy. William. Dobrze. Teraz. Vini. Vini. Gol. 2-1. Kolejkuję bal. Robię zmiany. Małe. Siu. Dobrze. Kunde. I Vini Junior. Dobrze. Słaby w ślizgę strony rywala, goni tam Paul Pogba, brawo Vinicius. I Vinicius, wejście. Jack, świetnie. Ach, Van Dijk. O nie, może być źle, bo tam jest miejsce do zagrania do Sancheza. Zagrał mu idealną piłkę, wyjście Lafontem, świetnie. Ależ przejął. Od razu do Viniego i Vini wyprzedził. Vinicius. Długo. William, co ja się z tobą mam. Ale dobrze, Rusilon. Dobrze. Inaki. Strzel. Dobra. Czas na zmiany. Musimy to wygrać, no nie ma innej opcji. Wejdzie Martin. Paketa. I Richarlison. Okej, lecimy. Mamy rzut rożny. Niech ktoś tu podbiegnie. Chiesa. Chiesa, ty dran. Świetne tempo Chiesa. Pytanie do Ronaldo. Aż niefajna sytuacja, trochę rozsypka. Przejął jeszcze Paul Pogba. Harry Kane. Okej, moja. Chiesa. Zagraj. Od razu. Żabini. Tchouaméni, kończ. Okej, 3-1. Ładnie przeszedł tym Ronaldo. Kimpembe. Och, co to było? Fresnel Kimpembe. W ładnym stylu i zagranie do Viniego trochę się wydało. Ach, został Van Dijk. Teraz rywal dla Van Dijk. Dobrze się zachował. Harry Kane i nie ma. Nie ma gola. Broni Lafon. Jeszcze jest Cristiano Ronaldo. Och nie. Jest naprawdę źle. Dobrze, Klaus. Lecimy. Będzie dośrodkowywał. Kimpembe. Uderzenie Van Dijka. Ujujuj. No, daleko od bramki. Tchouaméni, spokój. Tchouaméni. Ach, jeszcze był spalony, ale Tchouaméni. Czy ty nie umiesz zrobić zwykłego ball rolla? Tchouaméni, no. Znowu to samo.
Paqueta. I to tracimy bramkę, tak? Ronaldo nie, bo Rulison to zablokowuje i Richarlison. Zagranie do Chiesy, Federico Chiesa. Chiesa poda. Jeszcze przejęcie. Richarlison, och, daleko, daleko, niestety. Podanie z pół przewrotki, tak zwanych nożyc. Dziura Chiesy. Lecimy. Podanie Tchouameni. Lob. Najprawdopodobniej to jest FIFA, więc chciałby ten bramkarz, jakby normalnie strzelał tą piłkę, czy złapałby. Ach, no, niedokładnie do Chiesy jej może być problem, bo jest Raheem Sterling. Dośrodkowanie świetne do Kane'a i 3-2. Tu się jeszcze wszystko może zdarzyć w tym meczu. Harry Kane trafia. Mam nadzieję, że już nic się nie zmieni. Richarlison, dobrze. Paqueta. Richarlison. Przerzuć. Ojej. Czerwona kartka dla Bobiego Moura, tak w ostatniej minucie. Tak. Tak. Presner Kimpembe. Klaus. O nie. Zrobiłem teraz bardzo źle. Bardzo. Ach, jest! Mamy to! Mamy to! Bardzo dobrze! ...436 monet plus. Okej. Plus 4 aż za wygraną. No i już mamy gwarancję za kwalifikowanie się. A zobaczmy te nagrody za rangi. Dobra. W tej randze, której jestem, jest duża złota paczka Premium 2. Złota paczka zawodników 2 i 1 taka. Okej, tu się na pewno dostanę. Ranga 5. Złota paczka rzadkich kart, mała złota paczka piłkarzy Prime. Kwalifikacja do finału. Czyli przynajmniej trzeba mieć 5. Mega paczka 2. Złota paczka rzadkich kart. Kwalifikacja do finałów, a tak naprawdę tu można mieć tyle rang? Nagrody za rangę najlepszą, ja nie wiem jak ją zdobyć. Jeszcze spa food, paczka Altirate. 100 tysięcy monet! Okej. Okay. Nie zakwalifikowano. 4 mecze, muszę mieć przynajmniej 20 punktów, czyli tak naprawdę... Jest 9 punktów aktualnie. Nie, tu są te wcześniejsze. 9 punktów. I mamy 4 mecze, czyli plus jedna wygrana to by było. Jedna wygrana, no to by było. To jest plus 4. Plus 4, tak. To jedna wygrana, to by było 13, potem druga. No musiałbym wygrać 3 mecze, żeby się zakwalifikować. Zostały mi 4. Mam nadzieję, że mi się uda. Teraz żegnam się już z wami. Pa!